Krótki filmik z Rumunii. Jest tu fajny podjeździk. Jest to trasa z któryś tam zawodów. Tam z dołu się jedzie, jest winkiel. Stoję już tu, ja wiem, 15-20 minut. Gumy nie ma. Nie wiem, gdzie ten Daniel jest. Co on tam na dole robi. W każdym bądź razie muszę tu zaczekać. Mówiliśmy się na górce. Tam byłem, zjechałem. Jedzie kolega z Pira. Ktoś jedzie, czekajcie. Kto to będzie? No jedzie guma w końcu. No kurde, no ile mogę tu czekać? No nie radzi se, no ewidentnie nie radzi se, widać. O, szarpie tym motor, no trochę lepiej. Trochę lepiej. W końcu poszedł do góry, tak. Przyczepę złapał. Tutaj koledzy wracają z góry. Czekam na nich kurwa pół godziny. Ja no ja też czekam, bo nie wiem co oni tam robili. Jest naprawdę stromo. Ślisko. No przyczepnie, liści jest dużo i patyków. Siemano. Uwaga, beta leci. Nie, jakieś problemy ma tam na dole, widzę. Zaraz, podkręci ją, uwaga. Pójdzie, uda mu się. Dajesz kolego. Nowa beta, jeszcze się nie wczuł, mówił. Oj, górka jest długa, długa. Jedzie następny kolega Artur. Dzielnie walczy. Wybrał inną drogę, ale to nie poszło mu na to za dobre. Uwaga, guma leci. No ile można czekać? Co ty tam robiłeś? 20 minut tu stoję. Jest grubo, jest grubo. Krótkie wideo. Jestem na mecie. To jest King of Hill. Dzień wyścigu pierwszy. Nie wiem, który jestem. Ludzie jeszcze zjeżdżają, także nie było chyba najgorzej. Zabawa przednia. Nie wiem, chyba mi na starość odbija. O Jezu, rąk nie czuję. Nie wiem, że myślę, że korba za mną, ale tam budziłem chwilę, miałem chwilę problemu. Ale duży zapas zrobiłem, także czekam na niego. Myślę, że za pół godziny będzie na mecie. Taki prezent mi chyba zrobił na urodziny. Puścił mnie, bo ja go wczoraj na prologu puściłem, to chyba tak tego. Powiem szczerze, chłopaków, Łukasz, cienko ich tak widzę w ogóle. Opcja w ogóle na skończenie, cienko, powiem szczerze, ja rzutem na taśmę. Na rzęsach stawałem, żeby tu dojechać do mety. Pozdrawiam. Start! Dobra, jedź, już świzę.